Widzowie, dzisiaj jesteśmy w odcinku, w którym będzie największy chowany, znaczy no najbardziej profesjonalny chowany, bo jest fajnowa Oskar i Amelia, który będą się chować w domkach, a ja będę ich szukał i zobaczymy, czy znajdziemy. I widzowie, wy możecie napisać także w komentarzu, gdzie byście się schowali, jeżeli byście się chowali. Dobra, proszę włączyć dźwięk, żeby też nieraz coś słyszeć. I zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu chowany. Dobra, wybierajcie sobie jakiś domek, ja zobaczę, jaki sobie wybierzecie i możecie się schować. Może fajnułę tutaj coś wybrać, tutaj. Znaczy ten, tutaj jeden najpierw, w jednym, MLK. Gdzie ty znowu mi tu uciekasz? W jednym się chowacie. Tym się chowacie, to fajnułę wybierze wam jakiś fajny. Wy chowacie się. A jak wy będziecie się chować, to ciekawostka, bo ja też się schowam w innym domku. Więc najpierw ja was szukam, a później wy mnie szukacie. Tylko nie podglądajcie. Nie podglądacie? Będzie, że podglądacie. Dobra, patrzcie. Ja zobaczyłem, że oni mają taki domek. No dobra, możecie się schować. A ja w tym czasie chowam się w tym oto domku. Mam nadzieję, że oni nie będą podglądać, a ja sobie tu coś wybiorę. I tak samo znajdę sobie tu najlepszą kryjówkę, jaką tylko mogłem sobie wybrać. Tylko trzeba sobie tu po prostu coś znaleźć. Dobra. Robimy sobie teraz tak. Ten domek. Nie wiem, czy ten domek to był dobry wybór, ale jak już wybrałem ten, to wezmę ten. Coś mi się zdaje, że to był bardzo zły wybór, ale no... Niech będzie. Dobra, jak wiem dobrze... To... Okej, dobra. Macie czas tam na schowanie się, a ja w czasie ja też mam czas na przygotowanie swojej kryjówki. O nie, dobra. To nie była dobra kryjówka. Dobra, bo jak wejdziemy tu... W sekrecie... Dobra, to już mamy pewien trop, gdzie można się schować. Ja się cały czas ich nie podglądam. Dobra, już tak mniej więcej gdzieś tu kojarzę na przykład możliwość schowania się. Ale jeszcze popatrzę, czy na przykład nie ma lepszego miejsca. Kurczę, to jest... Chyba miejsce, w którym oni znajdą natychmiastowo, to nie? Nie. Musimy coś, co ile by razy ktoś nie przechodził, to na pewno mnie tam nie znajdą. Kilka. Ale mi coś tu śmierdzi. Halo? Jeszcze tylko sprawdzę coś. Dobra. Dobra, muszę tu być duży, żeby tam wejść w ogóle. Nie wiem, czemu może być duży. Dobra. Dobra, niech to tu tak zostanie. Ja teraz zrobię tak. Dobra. Tu jest, dobra. To może być ta kryjówka, której ja potrzebowałem. Dobra. To może być ta kryjówka, której ja potrzebowałem. Dobra. Dobra. Widzowie, to będzie to. Będzie to. Chyba. To będzie to, jeżeli to się uda zrobić jak ja chcę, to będzie idealnie. No nie gadajcie. Dobra, ta kryjówka jest najśmieszniejszą kryjówką, jaką kiedykolwiek w życiu znalazłem. Ale zarazem, moim zdaniem, jedną z lepszych. Dobra. Dobra. Okej. Dobra, widzowie. Nie wiem, czy to się uda. Ale no, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. No dobra,
To teraz ja idę ich szukać, mam nadzieję, że już się schowali. Dobra, jak widzicie, co ja zrobiłem, to ja idę ich teraz szukać, a później oni mają czas na znalezienie mnie. Okej. Dzień dobry, lecę was szukać, czy się schowaliście, czy nie, to zaraz ten, dobra. Czy się schowaliście, czy nie, to nieważne. Dobra. Już lecę was szukać. Jak ktoś się nie schował, to trudno, dobra. Prawdopodobnie ktoś tu jest w sekrecie, zgaduję. Tu jest chyba jakiś sekret, czy nie? Nie. Nie, gdzie był sekret? Tu nie pamiętam, gdzie był sekret. Co jest? Uuu, tego tu nie widziałem, dobra. No, wezmę sobie wózek, to jest chyba pierwsza rzecz, którą powinienem tu od razu wziąć i szukać według wózka. Co jest? To się potukło? Okej. Dobra. Tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. Dobra, ja zaraz kogoś znajdę, no spokojnie. Dobra, lodówki tu wypatrzyłem. Tu nie ma. Tu w mikrofalówce nikt się nie schował. Dobra, sprawdzamy na górze. Czy na górze gdzieś tu się ktoś schował? Poduszki nie ma. Tu nie widzę. Dobra. Mamy! Cześć, Ami. Czy ktoś tu się jeszcze schował? Nie widzę, co piszesz. Tam. Dobra, to jeszcze musimy... Ale już wejdź mi z wózka. Wejdź mi z wózka. Dobra. Muszę jeszcze znaleźć kilka osób. Jeszcze dwie. A ja nie wiem, gdzie one są. Dobra. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj gdzieś. Nie ma. Kibel. Nie ma. Tu. Mamy! O! Co jest? Dobra, to tylko fajnue została. No i to już się obawiałem, że to może być, to może być najtrudniejsze, co tylko jest. No dobra, no. Fajnue. No okej. Okay. Wyzwanko, tak? O. Ty, mam cię. No nie gadaj. Leżysz aktualnie, czy nie? Poczekaj. Czy ty leżysz w tym śpiworze teraz, czy nie? U góry? Powiedz mi, czy w tym nim leżysz? Halo? Czy ty leżałeś w tym śpiworze? Proszę mi powiedzieć. Gdzie ty jesteś? Chyba tak. Ej, nie mogę się stąd wydostać. No nie, dobra, muszę być mały. Dobra, dam radę? No nie dam rady, dobra. Nie dam rady, nie dam rady chyba ten. Ale dobra, powiedz mi, czy ty leżałeś w tym śpiworze? Tak, 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 to był ten śpiwór, tutaj był leżony tam. Dobra, gdzie ty jesteś? Teraz. No byłeś w tym śpiworze, na pewno, 100%. 100%, już go nie ma. Ja wiem, że tam byłaś, bo nie mogłem sam w niego wejść. Jak wyszłaś i zaczęłaś biegać, to mogłem przejść. Dobra, to zostałeś znaleziony. O, jesteś już. Dobra, to teraz tak, czekajcie tu chwilę, a ja wam powiem, kiedy możecie już mnie szukać. Dobra, widzowie, robimy to moją kryjówkę. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, teraz tak. Nie mogę im za dużo mówić, bo się domyślą. Więc idziemy sobie w to miejsce. Dobra. Musimy wejść sobie tutaj. Tylko muszę być duży, żeby tu wejść. Dobra. Okej, okay, dobra. Teraz tak. Potrzebuję tego. Tego potrzebuję. Dobra, tu. Okej. Okay. Dobra. Jak już to jest, to mam nadzieję, że ok. No dobra, no i mam nadzieję, że mnie szybko nie znajdziecie. No dobra, możecie szukać. Zapraszam, możecie szukać, zapraszam. Znajdziecie, to pewnie mnie znajdziecie w 3 sekundy, więc no... To nie, raczej nie będzie jakiś wielki problem, no.
nie mam jakiejś wymyślnej wielkiej kryjówki. Dobra, pierwsze co widzę, to wchodzą po prostu, okej, do domku. Sprawdzają tutaj dół. Dobra. Sprawdzają tu dół. Tutaj widzę, że tu jest wchodzone do góry, okej. Jak coś, nie widzę czatu, więc piszcie na Discordzie, jak coś macie mi do powiedzenia. Ja chyba fajnuję, mnie znalazła. Albo nie. Dobra. Okej, fajnuję, wie, że na pewno tu jest sekret. Tu jest na pewno sekret, to ona o tym wie. Dobra. Okej, dobra, lecimy sobie dalej. Dobra, oni tu krążą. Oj, a mi idzie w stronę sekretu. Dobra. Tak, czy Ami jest w sekrecie? Nie, Ami nie jest w sekrecie. Dobra, oj, dobra, już widzę, kto idzie do sekretu. No nie gadaj po prostu, że... Powiem ci tyle, po prostu ty znasz te domki na pamięć. Znasz po prostu te domki na pamięć i to jest totalnie nie fair. To jest totalnie nie fair. Myślałem, że jak sobie ułożę nowe miejsce, to nie znajdzie mnie. Ale zrobiłem jeden duży błąd i nie zauważyłem go dopiero, jak byłem na Space Actorze i widzowie, pokażę wam. Ale no, to jest nowy sposób na chowanie się, po prostu sobie sami dorabiacie jakieś miejsca do chowania się. No niestety, ale duży błąd zrobiłem. Jak wejdziecie sobie do sekretu, tu wystawało to, co zrobiłem. Nie. A jeszcze specjalnie dałem podpuchę ze śpiworem u góry. I nikt jej nie znalazł. Nikt nie znalazł podpuchy ze śpiworem u góry. W sekrecie. Dobra, nie. Ja się tak nie bawię, widzowie. To trzeba będzie zrobić powtórkę, rewanż. Nie wiem. Zrobiłem sobie specjalnie, udekorowałem sobie domek pod moje potrzeby i nie wyszło. Najgorzej. Ciekawe, czy z dwóch stron wiedziałeś, że to jest tak zrobione. Na razie, do kolejnego odcinka.